Państwo, witamy na konferencji prasowej o spotkaniu pomiędzy Jagiellonią Białystok a Koroną Kielce. Naszym gościem jest trener Korony, pan Leszek Ojrzyński. Dzisiejszemu spotkaniu z trybun przysłonecznej przyglądało się na żywo 8333 kibiców. Serdecznie dziękujemy i do zobaczenia już w piątek na meczu z Wisłą Łódź. A teraz trenerze poproszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Dzień dobry. Przede wszystkim gratulacje dla gospodarzy, bo wygrali spotkanie. Szacunek za to, jak się zachowali po zdobytej bramce, bo my wtedy odpuściliśmy i my wybiliśmy piłkę z premedytacją na aut, bo jeden z zawodników leżał, chociaż mogliśmy tego też nie robić, ale jak to się stało, to po długich naradach gdzieś gospodarze zdecydowali się i z duchem fair play tą bramkę oddali. Kiedyś taka sytuacja chyba miała na meczu miejsce na meczu Radomiaka, nie wiem, czy to była druga, czy pierwsza liga, to pamiętam. A jeśli chodzi o naszą drużynę, no to pierwsza połowa, jeśli chodzi o piłkarstwo, to najlepiej to rozegraliśmy w dotychczasowych spotkaniach, bo mówię tu o aspektach piłkarskich. Mieliśmy bodajże chyba 5 szczelnych strzałów, dużo stałych fragmentów gry, ale no bramkę zdobyliśmy po oddaniu, że tak powiem, pola przez gospodarzy, bo wcześniej ją gdzieś tam oddaliśmy i to tyle. W drugiej połowie wyszliśmy i widzieliśmy, że od razu się zaczęło tak, że mieliśmy piłkę w środkowej strefie. Tą piłkę straciliśmy, gospodarze oddali strzał, znawialiśmy z 5 metrów. Piłka była u naszego napastnika, czy prawie była u naszego napastnika, wróciła, rzutka i ja bym tego karnego nie gwizdnął, ale ja nie jestem arbitrem. No i trzeci już rzut karny po zagraniu ręką. I potem zaraz czwarty po zagraniu ręką, no to już się robi z 1-1, gdzie mieliśmy wielkie nadzieje na zwycięstwo i to wyglądało, można powiedzieć, nieźle, poza tym początkiem, który od razu nas prowadził na ziemię i 3-1 trzeba było gonić. Był moment taki, że cisnęliśmy, że było dużo gdzieś strzałów blokowanych, gdzieś piłka się kotłowała, ale też naraziliśmy się na kontry i w przeciągu całego meczu mieliśmy 10 rzutów rożnych i żadnego nie zamieniliśmy na bramkę, chociaż w dwóch wypadkach było krótko, a blisko, przepraszam, a chyba 10. czy 9. pozbawił nas cienia szansy, bo zagraliśmy sobie na krótko 3 zawodników i potem poszła kontra i się skończyło 4-1. Taka jest piłka, to jest brutalna, czasami dla Ciebie jest szczęśliwa, jak pewne rzeczy Ci się udają, a my, tak jak mówię, no, pod aspektem piłkarskim 10 rzutów rożnych, prawie 20 strzałów, cennych też chyba najwięcej do tej pory, no ale nic z tego, a wolicjonalnie mogliśmy więcej docisnąć, bo to gospodarze więcej grali ślizgiem, więcej faulowali nas, my tylko 7 mieliśmy fauli, a przecież nas niedawno okrzyknęli brutalami, a w tym meczu, w tych momentach takich kluczowych właśnie brakuje doświadczenia, kiedy przerwać akcję, kiedy wysoko zdecydowanie zaatakować, zaryzykować, no to my gdzieś tego nie robiliśmy i były te sytuacje, czy kontry, czy potem zagrania ręką, bo już takie 4 bramki po rzutach karnych straciliśmy i to już jest historia, szkoda mi naszych kibiców, którzy przyjechali i wielki szacun, bo mieli jakieś tam przesiadki pociągiem i teraz muszą wracać w takich nastrojach i musimy myśleć o następnym spotkaniu, żeby lepiej go zagrać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo dzisiaj pierwszy raz widzieliśmy Trójaka, jeśli chodzi o Ekstraklasę, w środku pomocy i zmiany po raz kolejny przeprowadzone przez nas też nie wniosły tego, co byśmy sobie życzyli, chociaż nie była to łatwa sytuacja, bo przegrywaliśmy, no ale zawsze trzeba oczekiwać od zmienników, że coś dołożą i tak jak wspomniałem, to już jest historia i tutaj nie popisaliśmy się, chociaż jak weźmiemy statystyki pod uwagę, no to nie zagraliśmy do tej pory w Ekstraklasie lepszego spotkania od tego, no ale przegraliśmy 3 bramkami. To się nie zdarzyło, bo do tej pory chyba tylko na Krakowie przegraliśmy 2-0. I to też w doliczonym czasie tą drugą dostaliśmy, a tutaj no niestety te 2 rzuty karne załatwiły spotkanie, czy utrudniły nam, bo jeszcze przy 3-1 można walczyć, jeszcze w doliczonym można zdobyć 2 bramki, bo jedno boisko to widziało, ale dziś byliśmy widocznie za słabi. Dziękuję bardzo, zapraszam do zadawania pytań.